Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar spotkał się w środę w Powiatowym Domu Kultury Czerwony Tulipan z mieszkańcami powiatu kętrzyńskiego. Rzecznik regularnie odwiedza polskie miasta, by przybliżyć działalność urzędu. Polska to jest duży kraj, 38 milionów mieszkańców i żeby zrozumieć problemy obywateli, to nie wystarczy tylko siedzieć za biurkiem w Warszawie i czekać na skargi, które do nas napływają, ale też trzeba zrozumieć, czym ludzie tak faktycznie żyją, jakie problemy ich dotyczą. Co więcej, to, co się przeczyta w skargach, czasami nie oddaje rzeczywistości. Niektóre osoby, które nawet doświadczają różnych problemów, się nie skarżą, bo nawet nie wiedzą, że mają taką możliwość, na czym to może polegać, co się z tą sprawą stanie. I od samego początku kadencji podjąłem taką decyzję, żeby jeździć po kraju. Odwiedziłem już ponad 100 miast i naprawdę sporo refleksji mam na temat tego, jak wygląda przestrzeganie praw człowieka w Polsce. Na spotkaniu pojawił się także starosta kętrzyński. Rzecznik objeżdża Polskę, tak? Interesuje się sprawami mieszkańców. Jest to bardzo ważne, tak? bo z perspektywy Warszawy nie wszystko się widzi. Ważny jest ten odbiór, jaki jest w danej miejscowości, czyli tutaj w Kętrzynie, czy na terenie naszego powiatu, czy na terenie innych powiatów. I to są te bieżące problemy ludzi i te bezpośrednie spotkania dają możliwość zapoznania się z nimi. W spotkaniu wzięło udział przeszło 30 osób. Razem z Adamem Bodnarem do Kętrzyna przyjechał sztab prawników, którzy odpowiadali na pytania, a te dotyczyły najróżniejszych problemów ze sfery życia społecznego. Różne problemy, one się oczywiście powtarzają, także jeśli chodzi o problemy występujące w całej Polsce, ale czasami ta, można powiedzieć, specyfika lokalna pozwala na to, żeby się bardziej uwrażliwić na występowanie tych kwestii. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotowuje interwencje do sądów oraz sprawozdania dla Sejmu w sprawie problemów poruszanych na spotkaniu.